Kiedy tłumaczy, kto był kim w jej rodzinie, historia Teda Bundy'ego i jego matko-siostry przestaje być zawiła. Wychowywała rodzeństwo, przeżyła pożar domu, a za młodu trafiała do kąta, bo zbyt dużo płakała. Później zaczęła bawić i uczyć. Na dywanik u złego ojca trafiła Justyna Bryczkowska, dziennikarka, która stanowczo zbyt dużo wie o porównywaniu bakłażanów z ogórkami czy wpływie sposobu wieszania papieru toaletowego na czyjś charakter. Witaj. Dzień dobry, bardzo mi miło, wzruszyłam się. Naprawdę jestem poruszona, bardzo kulturalnie. Starałem się, skoro wstęp był kulturalny, od razu zacznijmy z grubej rury. Myślisz czasami o ludziach, których skrzywdziłaś? Nie, przyznam szczerze, że nie wpadłam na pomysł, że mogłam kogoś skrzywdzić. No to już zacytuję. Nie mam pojęcia, kim jest pani Justyna Bryczkowska, ale po przeczytaniu jej wypocin wypłynęły mi oczy. Co za dno. To jest, jeśli wpiszemy twoje imię i nazwisko, to jest pierwszy tekst z Twittera, który wyskakuje, masz jakiegoś dobrego psychofana, bo oczywiście to się odnosi do tekstu o Beatlesach. O, to jakby nie bez powodu nie zaglądam na Twittera, bo na Twitterze siedzą tylko polscy dziennikarze po 50 i nastolatki, które robią z Twittera zupełnie coś innego niż ci wspaniali tuzowie polskiego dziennikarstwa i politycy. Zapomniałam o politykach. Jedyny profil warty zainteresowania to Janusz Piechociński. No, oczywiście, dzięki niemu wiemy, co z grzybami, jak wygląda sytuacja i w jakich cenach jest obecnie zboże. Ale skoro już przedstawiłem cię z tym płaczem, to powiedz, no bo podobno już w przedszkolu trafiałaś do kąta, bo za dużo płakałaś. Czy Polska to jest dobre miejsce, by rozwijać swoją empatię? Lepszego nie znam. Nie? Pewnie dlatego, że tutaj każdemu dzieje się jakaś krzywda i trzeba się zastanowić nad tym, czy będzie się niewzruszonym głazem, czy jednak jakoś otworzy się serce na to ludzkie cierpienie, które kapie ze wszystkich stron. Ja zamilkłem, bo myślałem, że ty jakiś, wiesz, poemat tu chcesz stworzyć. Dobrze, ale pytam, bo wiesz, no ty widziałaś, jak sytuacja wygląda za granicą. Będąc młodą dziewoją, byłaś we Francji. To tak, bardzo małym, jakby powiedziałabym jeszcze osyskiem, bo to było w przedszkolu. Byłam z mamusią na jej 3-miesięcznej wymianie studenckiej i jako polskojęzyczne dziecko trafiłam do grupy dla dzieci głuchoniemych. No właśnie, ja to uważam, że to jest bardzo fajne, empatyczne podejście. Tak, to prawda. Jakby podobno już pod sam koniec doskonale mówiłam i się komunikowałam. Do dzisiaj nie udało mi się wrócić do tego poziomu, co w przedszkolu, więc coś musi być na rzeczy. Dobrze, ale osobą, która stawiała cię do tego kąta rzekomo za zbyt częste płakanie, była pani Teresa, dobrze pamiętam. Pani Halinka, czy to pani była Halina? Taka sprzątaczka, opiekunka w przedszkolu i nie Królowa wspominam sali jej dobrze. Chyba mówiłaś nawet. No, ja nie wiem, czy pamiętasz, w latach 90. były w Kinder Niespodziankach te takie małe lewki, nie? W sensie były hipopotamy, były Hipopotamy oczywiście pingwinki i pamiętam. tak dalej. I były lewki. Jak ja wspominam jakoś te lata 90., to ta pani Halina miała taki klasyczny fartuch w kwiaty i wyglądała jak taki lew. I ona w większości nie lubiła dzieci, z którymi musiała pracować. Najbardziej faworyzowała wnuczkę swojej koleżanki kucharki, która była dla mnie niemiła. I jak ją jakieś dziecko denerwowała, to wysyłała je do kąta, w tym także mnie, bo jako bardzo wrażliwe dziecię często płakałam. Rozumiem, teraz tak patrzę, bo spoglądam sobie w kartkę, to jest Justyna Bryczkowska, rocznik 9.0, zęby czarne, płacz donośny. Tak opisuje ją pani sprzątaczka. Czy to prawda? Tak. Jestem kolejną, Boże, jakby to powiedzieć, piętnowanie i odmienność są wpisane w moje całe życie. Jako bardzo mały bobas dostałam silny antybiotyk, który wyżarł szkliwo w wykluwających się dopiero zębach. To skończyło się tym, że jedynki, które akurat wtedy wyrastały, były czarne, co do czasu aż nie wypadły, kiedy miałam lat 7. No, było jakby powodem rozlicznych, nie wiem jak to nazwać. No, dzieci się ze mnie śmiały i się nabijały. Pytałam nawet matkę, dlaczego nikt mi tych zębów w żaden sposób nie emaliował, czy coś takiego. No to dentyści w latach 90. w Polsce uznali, że nie warto nam leczaki. Jakby cały aspekt psychologiczny tego, jak inni będą na to reagować, nie był istotny. No tak, no, jak to mówię, stara szkoła. Faktycznie wtedy
Lepiej było wyrwać niż pracować nad tymi ząbkami. Jesteśmy przy temacie dzieciaków. No, nie masz własnych, ale no, bądźmy szczerzy, możesz śmiało legitymować się sporym doświadczeniem wychowawczym. No bo jak to jest wychować własne rodzeństwo? Wiesz najlepiej, możesz to przybliżyć? No, tak myślę sobie, że to nie jest doświadczenie, którego nie miałyby na przykład poprzednie pokolenia, no bo na przykład moja babcia jako najstarsza córka w swojej rodzinie też wychowywała każde następne dziecko. No cóż, ja jako najstarsze dziecię swojej matki miałam tę przyjemność, tudzież nieprzyjemność być 15 lat starszą od jej następnego dziecka. No, co w praktyce oznaczało, że oseska można było mi wcisnąć bez obawy, że upuszczę nagłówkę i umrze. Przeżyło dziecko. Dzisiaj całkiem dobrze się ma i, bo Jezu, już studiuje, straszne. A drugi bąbelek, no to jest już osobna historia, bo ma autyzm i to taki, jakby to powiedzieć, na granicy nisko i wysoko funkcjonującego, czyli gdzieś pomiędzy. Nie mówi, ale pomiędzy nisko funkcjonującymi dzieciakami jest za. Wysoko funkcjonujący w tych grupach bardziej wysoko funkcjonujących ma z kolei za mało kompetencji komunikacyjnych i tak dalej. Więc tak, robię od 20 lat za zastępczą matkę i męczące to jest. Nie? Gdybyś mnie chciał przez przypadek pytać, czy chcę mieć swoje dzieci, zupełnie szczerze nie wiem. Wystarczą mi psy i koty. Nie? To jest coś, co mogłam wybrać, a nie coś, czym musiałam się zająć, bo tak już było. Więc zwierzątka polecam, odstresowują, cieszą, bawią, uczą, też właśnie empatii. To jest warty zachodu wątek. Dobrze, będę chciała Cię skupić się na Twoim bracie, żebyś przybliżyła nam autyzm. No, zbliża się teraz Międzynarodowy Dzień Autyzmu, prawda? Więc żebyśmy to wiedzieli. A od razu powiem też, jeśli będę popełniał jakieś błędy, upominaj śmiało, bo jedna z moich czytelniczek też mi upomniała, że odchodzimy właśnie od etykietowania wysoko-nisko funkcjonującym. Więc tak tylko Ci mówię, że mnie upomniano, że jak Ty coś powiesz, jesteś tutaj dla mnie autorytetem. Powiedz, jak to było z Jankiem? No Janek zasadniczo już od samego urodzenia było widać, że to powiedzieć jest trudniejszy w opiece niż inne dzieci, z którym się zetknęliśmy. Bo no, dokładnie, jakby więcej płakał, trudniej było złapać z nim kontakt. Tak gdzieś jak miał 2 lata, jak jeszcze nie mówił, okazało się, że faktycznie trzeba byłoby zrobić mu diagnozę. No a ponieważ on jest późnym dzieckiem swoich rodziców, oni byli po 40, kiedy go, jakby to powiedzieć, ulepili z komórek. No i mama też, jak była w ciąży, to jest fascynujące. Człowiek, który już przeszedł chorobę zakaźną, drugi raz przeszła odrę czy ospę, więc wylądowała w szpitalu zakaźnym w ciąży będąc. Te czynniki nie sprzyjały jakby pozytywnemu rozwoju w życiu płodowemu młodzieńcowi, plus na to jeszcze wszystko, jak się dzieciak rodził, to wyjmowali go jakimiś szczypcami, on miał gigantycznego krwiaka na głowie, który się wchłonął, ale są to takie czynniki, które złączone raczej nie pomogły temu, żeby jakiś tam rozwój neuronów w jego głowie nie jawiał się aż tak sprawnie i dobrze, jakby to było pewnie w przypadku, nie wiem, dziecka młodszych ludzi albo innych rodziców, bo pewnie wszystkie te czynniki mają coś tu na rzeczy. I zupełnie szczerze nie mogę powiedzieć, żebym się czuła ekspertką w zakresie autyzmu, bo każdego dnia życia z młodym odkrywam, że jest strasznie dużo rzeczy, których nie wiem, jakby mnie też zastanawia to, że tak naprawdę cały czas mało wiadomo, skąd to się bierze, dlaczego to się tak dzieje. I jeszcze bardziej przytłaczająca jest rzeczywistość życia z takim dzieckiem, które nie ma kontaktu z światem zewnętrznym, poza tymi najbliższymi, którzy już jakoś się nauczyli rozróżniać jego komunikaty. To jest przytłaczające, nie? Nie chciałam, wiesz, jakby iść w monolog trwający długie minuty, bo Tak, no powiem ci, wiem, jak to że jest. szczerze mówiąc, spodziewałem się, że właśnie w tym kierunku pójdziesz, bo tak czytałem wywiady z tobą, gdy opisywałaś sytuację właśnie całą tą, jak to wyglądało, jak w ogóle komunikujesz się z Janem, bo macie podobno specjalny kod, więc tak, jeśli możesz, mów, ja będę cię dopytywał, gdy coś stanie się niejasne. Okej, skoro sam tego chcesz, tak będzie.
Czy, Powiało grodą. jakby to powiedzieć, komunikacja pozawerbalna jest bardzo ważnym czynnikiem w naszym codziennym życiu? No bo Janek z jakichś powodów nie może mówić, nie może się nauczyć wysławiać. Ja podejrzewam, że on też bardzo nie chce pokazywać, ile rozumie, bo w jakiś sposób jest mu to na rękę, albo po prostu nie może czegoś tam przełamać. Jakby to powiedzieć, no on na pewno w szkole jest dużo grzeczniejszy niż z nami w domu, bo jak to ładnie nam raz psycholożka powiedziała, jak się wychowuje dzieci z autyzmem, dokładnie tak samo jak te bez autyzmu, tylko trzeba być jeszcze bardziej konsekwentnym. A jak można sobie zgadnąć, jakby chociażby słuchając, jak mówię sobie tutaj teraz, no ja i moja rodzina nie jesteśmy mistrzami konsekwencji i jeżeli coś robimy medalowo, to raczej rozpieszczamy wszystkie stworzenia, które się znajdują pod naszą opieką, więc pierwsze to trochę jest tak, że żeby kogoś dobrze poprowadzić w terapii, a tudzież powiedzmy brzydziej mówiąc na przykład o zwierzakach, żeby kogoś tu coś wytresować, trzeba zacząć od siebie. No ja mam z tym problem, więc nigdy nie będę bardzo dobrą, jakby to powiedzieć, terapeutką wspierającą starszą siostrą. Raczej stawiam na takie porozumienie organiczne, ale no jakby to powiedzieć, z Janem nigdy nie było tak naprawdę łatwo, bo jakby to Jezu, słabo jest, jeżeli idzie o jakąkolwiek opiekę dla dzieciaków z autyzmem, bo z jednej strony są jakieś tam pieniądze, subwencje, są orzeczenia, przy czym jak Janek przechodził diagnozę w rejonowej poradni psychologicznej, no ja wtedy byłam studentką pierwszego czy drugiego roku tej nieszczęsnej socjologii stosowanej. Czytając już gotową opinię psychologiczną, miałam takie obrzydliwe wrażenie, że gdyby ktoś posadził randomowego studenta jakiegokolwiek kierunku humanistycznego z kwestionariuszem na takie odfajkowanie poszczególnych podpunktów, to jest spora szansa, że byłby w stanie bez studiów psychologicznych wypełnić bardziej dogłębnie rzeczoną diagnozę i tak dalej. Jakby fascynujące jest to, że jak wkładasz dzieciaka do ciasnego pokoju w pomieszczeniu z ludźmi, których nie zna, wyprowadzasz nagle mu matkę, siostrę czy kogokolwiek, kogo ten dzieciak zna, dziwisz się, że to dziecko, które jest wystraszone i zdezorientowane, nie nawiązuje kontaktu wzrokowego z osobą, która przeprowadza badanie, bo istnieje jakieś szalone przekonanie, że wszystkie dzieci świata mają być grzeczne, siedzieć na tyłkach z rączkami najlepiej pod pośladkami i czekać na każdą kolejną konstrukcję osoby dorosłej, bo jak wiadomo, to dzieci są po to, żeby spełniać nasze oczekiwania, a nie my od tego, żeby pomóc im się rozwijać. Tak, to przyznaję, że mieliśmy podobną sytuację, kiedy nasz pszczelarz chodził już dłuższy czas do pewnego specjalisty. No i wszystko było ok, specjalista był zachwycony i postanowił przeprowadzić badania w momencie, kiedy nie poinformował ani nas, ani młodego, że będzie cała grupa studentów i dziś robimy badania. I w tym momencie cała sprawa się rypła, więc rozumiem, do czego zmierzasz. Tak. No, się mogę powiedzieć, no, to nie jest tak, że Janka na przykład można byłoby wysłać do jakiejś państwowej szkoły specjalnej, bo tak naprawdę nie ma placówek z wykwalifikowanymi osobami, które by się nadawały do kompetentnej i bezpiecznej opieki nad takim dzieciakiem, nie? W sensie tam najchętniej by wrzucili x dzieciaków do jednej sali, zostawili na pół godziny, bo jest jeszcze dużo innych rzeczy do zrobienia. Z prywatnymi szkołami też jest ciężko, a moja rodzina zazwyczaj, żeby zaoszczędzić sobie nerwów i innych tego typu rzeczy, na ile się da, na tyle starała się szukać prywatnych placówek, które zapewniłyby jakąkolwiek opiekę sensowną dzieciakowi. I na przykład dramatycznym rozczarowaniem były wszelkiego typu placówki Montessori, które gdzieś tam tak w okolicach tych pierwszej połowy tej minionej dekady, no było ich coraz więcej w Warszawie i jakby w założeniu cała koncepcja tego, że się podąża za dzieckiem, że się nie przymusza, taka bardziej, nie wiem, skandynawska, no brzmi super, ale w praktyce wychodzi na to, że jeżeli nie zajmują się tym ludzie, którzy wiedzą, co się dzieje i co mają robić,
No jest straszna. Janek na przykład miał terapeutkę cienia. To jest taka osoba, która ma wspierać takiego dzieciaka w tym, jak funkcjonuje w środowisku naokoło i jakby pomagać mu na przykład brać udział w zajęciach. No to jak Janek chodził do takiej podstawówki, która brała, są te światowe subwencje, naprawdę około 2000 miesięcznie dla takiego ucznia dostaje placówkę, ale tych pieniędzy nikt za bardzo nie pilnuje, więc to też prowadzi do rozlicznych patologii w systemie. No to ta placówka brała te pieniądze za tego ucznia. Niekoniecznie jakby nauczyciele dzieciaka z tą terapeutką wypychali z sali i jakby im bardziej takie dziecko jest marginalizowane, wypychane i tak dalej, no tym bardziej jego stan się tak naprawdę pogarszał, zamiast on się nie rozwijał. Zresztą na przykładzie naszej wspólnej siostry, która jest od niego tam 7 lat starsza, no to wyszło na to, że takie szkoły Montessori mogą być, tak? Dramatycznie wręcz, jakby to powiedzieć, Jezu, uciekają mi słowa. Chodzi o to, że mamy małą grupę dzieciaków, które mają poświęcone, jakby mają dużo nauczycieli i zasobów poświęconych im. I w tej sześcioosobowej klasie dzieciaki ze sobą nie rozmawiały, nie wymieniały się lekcjami, nie miały znajomych w szkole, nie miały znajomych poza szkołą. W szkole też nie zdobywały wiedzy, nikt jakby nie wspierał ich rozwoju. Ja miałam takie poczucie, że oni produkowali sobie wtórnych ćwierć inteligentów, długoterminowych klientów tej samej szkoły, bo w żadnym innym szkolnictwie te dzieciaki by sobie nie poradziły, nie? Takie hodowanie dysfunkcyjnych dzieci, które ani się tutaj nie uczą poprawnie według tych zasad Montessori, ani sobie nie poradziły w państwowej szkole. Można tak godzinami opowiadać. No, mocne słowa w ustach nastolatki. Powiem tak, jak zaczęłaś opisywać, co się dzieje w takich placówkach, no to przecież kilka lat temu media też rozpisywały się nad sprawą takiego chłopca, który został wyrzucony z przedszkola właśnie specjalnego i jak to było bodajże, bo tutaj będę cytował, nie rokował. I chciałem się spytać, jak to w ogóle wygląda właśnie z rokowaniami? Czy wy słyszeliście jakiekolwiek rokowania, jeśli chodzi o Jana? Że tak przychodził do przedszkola i na przykład ktoś wam mówił, o, my już to wyciągniemy go na prostą i jutro to, nie wiem, na Nie, rowerze będzie. jeżeli tendencja jest dokładnie taka, jeżeli dziecko ma duże trudności, jest trudne w obsłudze, to jest głównie tendencja do tego, żeby takiego delikwenta wypychać poza system, no bo jakby jeżeli ktoś potrzebuje więcej wysiłku, więcej czasu i jakby nie da się go łatwo zarządzić, no to jakby nikt nie chce mieć do czynienia z takim dzieciakiem. Nawet jeżeli dostają za to duże pieniądze, jeżeli to jest trudne, to jakby bardzo mało osób się chce tym zajmować. I to jest straszny problem, bo z jednej strony naprawdę brakuje wykwalifikowanych specjalistów, a na przykład w miejscach, w których już tak czy siak takie dzieci lądują, na przykład na oddziałach psychiatrycznych, do których się wysyła w momentach kryzysowych dzieci, na przykład tam też nie ma personel odpowiedniego przeszkolenia względem takich pacjentów. Zresztą dzieci z autyzmem nie powinny lądować na oddziałach psychiatrycznych, które tak czy siak są przeludnione i przepełnione. I jest kiepsko. No, powiem tak, jeżeli dziecko, które se pleni, a miało iść rok wcześniej do szkoły prywatnej, nie chcieli przyjąć dzieciaczka, bo to akurat siostra numer dwa sepleniła, więc nie chcieli jej przyjąć do szkoły prywatnej przy podwórku jakby mieszkania, w którym wtedy mieszkaliśmy, bo sepleni. No to o czym my rozmawiamy w przypadku dzieciaczka, który nie mówi, nie ma z nim za dużo kontaktu i trzeba naprawdę wykonać potężną pracę terapeutyczną, o czym tak naprawdę my się dowiadujemy cały czas i jakby też nie ma ni. No trudno mi powiedzieć, żeby było jakieś takie jedno miejsce, w którym ktoś ci naprawdę powie, co możesz zrobić, jakie masz opcje tego, żeby zdziałać z dzieciakiem. W zasadzie non-stop wpadasz na ścianę, nie? Dobrze, już wpadasz na ścianę, co jakiś czas chcą cię wypchnąć z systemu, no czyli co? Czyli ostatecznie kończy się na tym, że opiekujecie się Jankiem w domu. Tak. Janek teraz chodzi do takiej prywatnej szkoły, w której faktycznie opiekunowie są oddani opiece i jakby on tam nawet nie do końca jest dzieckiem z największymi trudnościami i widać, że on lubi tam spędzać czas. Tylko, że to jest szkoła już tak specyficznie specjalna, że oni się na przykład nie uczą pisać i czytać, tylko
różnych metod zastępczej komunikacji, takiego terapeutycznego wdrażania dzieci, które już naprawdę mają bardzo duże trudności z funkcjonowaniem. No co właśnie w przypadku takiego gagatka jak Jan jest o tyle przykre, że on by mógł faktycznie się rozwijać trochę bardziej niż tylko tak jakby doraźnie pokazywać paluchem na tak zwanych peksach. To są takie obrazki ze słowami na różne przedmioty, czynności, działania, nie? W sensie fajnie by było, gdyby na przykład pisał i w ten sposób bardziej mógł wyrażać, co mówi. I od czego ja zaczynałam? Bo ja już zaczynam toczyć narrację. Nie No wiem, od zobacz, czego ja zaczęłam. kompletnie już przestałem cię słuchać tak naprawdę. Chciałbym, żebyśmy wrócili po prostu do tego. Ja oczywiście żartuję sam cię cały czas, ale zaczynaliśmy od tego, że wraca do domu, wypycha go system i chciałem się przynajmniej dowiedzieć tego, jak wygląda praca z nim w domu, ale dowiem się też A chętnie ja, innych Jezu, rzeczy. jak jesteśmy w domu, dobrze. No, w domu tak naprawdę staramy mu się zostawić jakąś przestrzeń, żeby mógł robić to, co chce, co nie jest łatwe, bo Janek na przykład w momentach autoagresji potrafi walić głową w ścianę albo w szybę. Co jeżeli ma się nowe okna w domu, nie jest problemem, bo te szyby są hartowane, ale młodzieniec w ostatnim roku zresztą miał no, cięższy okres, no rozbił kilka szyb głową i jakby to powiedzieć, kwalifikował się na szycie, ale kiedy jechało się z nim na izbę przyjęć, to czekał tak długo w kolejce, żeby się tam wykrwawił, nie? W sensie papierologia jest taka, że ten dzieciak dostanie szału jeszcze 3 razy, zanim ktoś się nim zajmie, nie? Teraz Janek jest w dobrej kondycji, w związku z czym jak przychodzi do domu, to jest zadowolony, uśmiechnięty. No cóż, on bardzo lubi oglądać filmy na YouTubie, nie można mu odmówić tej przyjemności. Zresztą on ma fascynujący zakres, bo on porusza się w filmach kulinarnych, potem przechodzi do piosenek z filmów, które zna i lubi. Wybiera sobie na przykład piosenki z filmów Disneya, albo na przykład sam sobie włącza paluchem Mapety, manam, manam, pu, 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 pu. A z drugiej strony, ja nie wiem, o co chodzi, ale namiętnie ogląda wideo, na których pan wyjmuje i otwiera płyty DVD z różnymi filmami, nie? Oprócz tego, jak Jan przychodzi do domu, ja już skończę pracę, to chodzimy na spacery z psami. To jest też wielki postęp, bo wcześniej się tego nie dało robić, nie? W sensie, jak się z nim wychodziło, to trzeba było iść jeden na jeden, tak żeby można było go opanować. Teraz, co prawda, jest już dorodnym młodzieńcem w wieku lat 13. I powoli jest już ode mnie większy i silniejszy, ale dostaje szczęśliwie leki, dzięki którym lepiej panuje nad odruchami. No i wiesz, próbuj pracować nawet jakby to, że weszła pandemia i to, że ja mogę pracować z domu, na przykład, żeby wspierać matkę i opiekę nad młodym, jest gigantycznym komfortem. Bo też sobie nie wyobrażam tego, że ktoś rezygnuje z pracy, żeby musieć się zajmować młodzieńcem, bo to też nie o to chodzi. Bo to jest tak, że z jednej strony potrzebujesz dużo pieniędzy, nawet jeżeli dostajesz jakieś tam subwencje, żeby płacić za terapię, za leczenie, chociażby za opiekę. Z drugiej strony, jeżeli cię na to nie stać, to potencjalnie powinieneś zostać sam z tym dzieciakiem w domu, tylko że jakby wszyscy wtedy jakby dostają, czy zamyka się rodzica z dzieckiem w czterech ścianach domu, bo zasiłki dla osób, które się opiekują takimi dziećmi, no są głodowe i niskie, i śmieszne, i żałosne. I to, co robił poprzedni rząd, ja już mi się nawet nie chcę, jakby to kosztuje za dużo bólu i emocji. I chociażby kwestia tego, że jest coś takiego jak opieka wytchnieniowa, nie? W sensie, że rodzina może pojechać razem z tym dzieciakiem w jakieś miejsce, gdzie na przykład dzieci będą miały zorganizowane zajęcia, a rodzice w tym czasie będą mogli zrobić cokolwiek innego. No to ja na przykład rozmawiam z kolegą, który pracuje w organizacjach społecznych i jakby zajmuje się tym tematem. No to pieniędzy na tego typu działalności, nawet NGO-sów, no nie ma, za to idą grube, grube miliony na skrajnie idiotyczne kampanie informacyjne pod tytułem ludzie na wózkach to też ludzie, w momencie, w którym naprawdę można zrobić z tymi grubymi milionami dużo więcej sensownych rzeczy, nie?
I kiedyś przeczytałam w jednym wywiadzie takie zdanie: nie pytaj rodzica niepełnosprawnego dziecka, co będzie w przyszłości, bo nie wiem, ja też nie wiem. Cały czas zaciskam kciuki, żeby było, czy mam nadzieję, że będzie dobrze. Gdybym miała się nad tym bardzo mocno zastanawiać, musiałabym schować się pod stołem i płakać przez następne 2 lata. No, nie mogę, jakby z jednej strony nie mogę narzekać, bo jest w miarę okej. Z drugiej strony myślę, że można byłoby zrobić dużo więcej dla tego dzieciaka, niż my jesteśmy w stanie, ale nie wiemy, gdzie szukać, co robić. Chcę powiedzieć, samo funkcjonowanie na tym poziomie, żeby no właśnie nie oszaleć, nie wpaść w histerię, w czarną depresję, kosztuje strasznie dużo. I ja bym powiedziała, że ja osobiście, nie, już nie będę się wypowiadać za moją matkę, na której tak naprawdę spoczywa cały psychologiczny ciężar tego, co się będzie działo z młodzieńcem, chociaż ja myślę, że tak jakby ja jestem z tym dzieckiem związana już po kresie godnienia. Możemy jeszcze zacząć rozmawiać o tym, że no właśnie, to się tak strasznie chyba nazywało, farmy życia, że teoretycznie można byłoby budować takie ośrodki wspomaganego, wspomaganej samodzielnej egzystencji dla takich osób. Ale to też jest tak naprawdę pieśń przyszłości, coś, czego systemowo nie ma jeszcze rozwiązanego, a powinno być za wszelką cenę. Bo statystyki, sorry, nie kłamią, takich osób jest więcej, będzie więcej, i to nie jest kwestia, uwaga, moje ulubione słowo, mody na rozpoznania, tylko kwestii tego, że w końcu narzędzia diagnostyczne robią się tyle lepsze, i tyle więcej wiadomo. I to nie jest tak, że tych ludzi można zamknąć i liczyć na to, że oni sami sobie coś, tylko trzeba to lepiej rozwiązać. To może oddech. No, do tej mody na ADHD jeszcze zapewne wrócimy, bo zresztą komentarz twój do tych słów spowodował, że postanowiłem cię pomęczyć. Ale jeszcze na sekundę chciałem zostać przy Janie i przy tej waszej codzienności. Jak to wyglądało? No, bo ty jednak byłaś nastolatką. No, nie byłaś, wiesz, no, od razu na głęboką wodę cię rzucono. Jak wyglądała twoja codzienność? Jak sobie radziłaś, tak jak później mówiłaś, z tymi już napadami agresji? Wiesz, tak przybliż troszkę tego jeszcze i pójdziemy do mody, i to już będzie święty spokój. Znaczy, akurat jak się Jan urodził, to miałam 20 lat, więc już nie byłam takim berbeciem. Już miałam tyle praktyki, co zginął. Wiesz co, jest trochę tak, że jak już odchowa się jedno dziecię, jak ma się 15 lat, to jak się pojawia kolejne, i akurat jest się w tym wieku, kiedy normalnie sama już powinna mieć dziecko w tym wieku, no to jest tak, że każdego dnia, jak widzisz, no to ta opieka nad takim dzieciąciem, które no jest trochę trudniejsze, jednak wchodzi ci w nawyk, nie? W sensie coś tam codziennie sobie budujesz i tak dalej. A jak sobie poradzić z takimi atakami agresji, czy tym? No na początku absolutnie cię mrozi, nie wiesz, co się dzieje. No, środki zaradcze są tylko takie, że szukasz po prostu bezpiecznej przestrzeni, w której wiesz, że dziecko nie zrobi sobie krzywdy, tobie nie zrobi krzywdy, nie stłucze niczego, nie połamie, nie obije się i tak dalej. No, starasz się uspokoić, tylko wiesz, proszę cię, nie krzycz, jak cię boli noga, nie? To faktycznie dopiero gdzieś niedawno, i też zresztą dopiero po tym, jak sama przeszłam terapię, no przekonałam się o tym, że jedyne, co człowieka może uratować w takich sytuacjach, to spokój. Spokój, spokój, jeszcze raz spokój. Przy czym trzeba też pamiętać, że jeżeli ktoś jest niewyspany, zmęczony, to jest atak tego typu po raz czwarty w ciągu godziny albo czwarty w ciągu dnia, jesteś zmęczony, głodny, cokolwiek, no ten limit wytrzymałości w pewnym momencie się kończy i to jest takie, że wiesz teoretycznie, że nie wolno się denerwować, nie wolno krzyczeć. Ale to dzieje się tak samo przy dzieciakach, które są neurotypowe nawet, prawda? No nie masz siły. Największym problemem tak naprawdę jest to, że jeżeli to się zdarza gdzieś na ulicy, ludzie nie wiedząc, co się dzieje, nie znając specyfiki tych działań, potrafią skomentować, powiedzieć, że oni to wiedzą lepiej, że jak ja mogę pozwalać na takie rzeczy, i tak dalej. No, mili państwo, spróbujcie opanować żywioł natury.
dziecko, które jest powiedzmy tak widzicie, zamknięte w tym kokonie, nie może się wydostać ze swojego mózgu i ma tylko do dyspozycji takie biologiczne bodźce, może coś zrobić tylko ze swoimi rękami, nogami, krzyknąć. No jest jak żywioł natury, które szuka jakiegoś sposobu ujścia. Można je wyciszać, ale to naprawdę są lata treningu. I jednak widzę w ostatnich latach zmianę, nie? W sensie ludzie podchodzą do tego z większym zrozumieniem. Jak widzą, że coś się dzieje, znaczy nie dzieje się nam aż na tyle często, że jest źle, ale tam czasem ktoś się zjawi, kto pomoże doprowadzić i tak dalej, nie? W sensie, jak ja był bardzo mały, to panie na przykład na placach zabaw miały problem z tym, że on siedzi w piaskownicy i sypie piaskiem. Czy niech on przestanie, niech on nie sypie tym piaskiem. Ja mówię, no autyzm. A, to ja przepraszam, nie? W sensie... No. No okej, okay, ja twoją minę widziałem, ja rozumiem. Dobrze, ale tak jak już teraz powiedziałaś o tych dwudziestolatkach i o tym, że czas na dziecko, to przypomina mi się cytat z pewnej pracy, którą o tobie czytałem, że faktycznie u ciebie to tak był ten moment, kiedy musiałeś się starać nie zajść w ciążę, bo mówiłaś, że masz nadzieję, że nie w tym, ani nie w przyszłym, bo mama mając bodajże 20 lat urodziła, a babcia 27, bądź na odwrót, chyba na odwrót. Babcia 20, mama Właśnie, ale... 21, tak, bardzo. Bardzo się starałam nie mieć dziecka w tym wieku, bo sama się czułam jak dziecko i bardzo niedojrzała. I jakby wychowywanie człowieka to jest gigantyczna, gigantyczna odpowiedzialność. No i sama się starałaś i przyszedł Janek. No, że taki Janek to jest ogromna odpowiedzialność, ale kiedy trzeba robić rzeczy, nie masz czasu się zastanawiać nad filozoficznymi rozkminami i trwogą. Czy. Ja pracuję, ale to jest praca, nie? Pracujemy na takim podstawowym poziomie, żeby... Czyli jesteśmy gdzieś tam na dole tej piramidy Maslowa codziennych potrzeb, nie? I w tym momencie na tym się skupiasz i zasadniczo skupiasz... Ale to w ogóle jest, też tak powiem brzydko, genderowo, kobieca specyfika, że skupiasz się na działaniu, na tym, co można zrobić w danym momencie, a nie roztaczasz gdzieś szerokie wizje, nie? Znaczy, to trochę jak jazda we mgle. O, jak masz samochód, jest mgła, no możesz jechać samochodem. Tylko jedziesz powoli i ostrożnie. Przepiękne porównanie po prostu. Na poczekaniu, na poczekaniu. No to widzę, jak zwykle doszukałem się drugiego dna i niemal narcystycznie myślałem, że po prostu wypominasz mi, że nie mam prawa jazdy, ale okej. Ja też nie mam prawa jazdy, właśnie No muszę więc dlaczego, no zrobić. właśnie dlatego chciałem, to wiem, dlatego skąd ta mgła i ten samochód ci się wzięły, bo to, że nie masz prawa, wiedziałem, no ale... Skąd mi się to wzięło? Właśnie ostatnio intensywnie myślę o tym, że pora zrobić prawo jazdy, ale na szczęście w Polsce już można robić na automaty. Jazda samochodem z automatyczną skrzynią biegów podobno jest dużo przyjemniejszą rzeczą niż ze skrzynią manualną, bo jak nie trzeba się przejmować drążkiem, to łatwiej zwracać uwagę na to, co się dzieje na drodze. Tak mówi moja matka, która zrobiła prawo jazdy w wieku 35 lat i przez następnych 15 lat nie jeździła, aż nie kupiła sobie automatu, więc ja jej wierzę. Auta z automatyczną skrzynią biegów to kwestia mody, a skoro już przy modzie, to wróćmy do tej mody na ADHD, które, jak twierdzą niektórzy, nie istnieje. Ja bym bardzo chciała, żeby osoby, które mówią takie rzeczy, mogły spędzić nie jeden dzień, miesiąc w skórze takiej osoby z ADHD. Jakby tak, ja dostałam diagnozę ADHD w wieku 27 lat i to był wynik terapii, która trwała rok i na początku wszystko świetnie działało, a potem się zaczęło sypać. No i się okazało, że gros problemów, które gdzieś tam się przewijały w moim życiu, bierze się z tego, że jestem niezdiagnozowanym ADHD-owcem. A to jest cały koloryt wspaniałych rzeczy, takich jak stany lękowe, wieczne pretensje do siebie o to, że nie jest się w stanie dorosnąć do tych oczekiwań, które wszyscy mają naokoło. Jakby dziewczynki z ADHD nie mają nadruchliwości najczęściej, tylko mają problem z tym, żeby no właśnie się koncentrować. To są takie ciche zmagania, których nie widać. Ja, jakbym miała porównać... Jak to wygląda, kiedy masz ADHD i chcesz zrobić coś, wiesz, o czym wiesz, że musisz to zrobić, to jest dokładnie lizanie cukierka przez szybkę albo próbowanie przebicia się przez taką błonę, nie wiem, ściągnięcie czegoś z półki małego, masz taką
gumową membranę i próbujesz coś przez to zrobić. Też, ale nie możesz. I często próba jakby wykonania tych czynności są tak męczące, ty wiesz, że łatwiej byłoby ci to zrobić, ale nie możesz się do tego zabrać. No jak już człowiek się doczyta, to okazuje się, że poziomy czegoś tam w mózgu są za niskie, i to na przykład można stymulować lekami, których fun fact nie ma w aptekach nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, bo z jakichś powodów, im więcej wiemy o ludzkim mózgu i bardziej badamy takie neurorozwojowe zaburzenia, tym więcej się okazuje, osób je ma. W ogóle przeczytałam kiedyś, że ADHD to jest coś, co towarzyszy ludzkości od strasznie dawna. Ja wiem, że kiedyś nikt nie miał ADHD i wszyscy byli zdrowi, ale są tak zwane ukryte koszty, o których nikt nie widzi. Nikt nie, nie wiadomo. Kiedyś były czasy, teraz nie ma czasów. Wszyscy jesteśmy płatkami śniegu. Tak jak ten biedny pan, któremu wyciekły oczy, jak czytał mój tekst. Nie pozdrawiam. Oj, tutaj mocno teraz pojechałaś taką prywatą, a przecież wiadomo, że dawniej nie było ADHD, to były niegrzeczne dzieci, które po prostu trzeba było wychować i one nie potrafiły usiedzieć w ławce, ale czasy niewiele się zmieniły, bo ja teraz co jakiś czas słyszę, że no niektóre dzieci to za dużo biegają, a przerwa nie od tego służy, by biegać. A Nie wiem w czemu takim. służy przerwa? No właśnie nie wiem, to jest bardzo zagadkowa kwestia, ale okazuje się, że nie bieganiu, nie jakiemuś tam, wiesz, dawaniu ujściu emocji, czy temu, co wysiedziałaś przez te 45 minut skupiona, tylko no, na przerwie powinnaś być cicho i nie udawać, że masz ADHD, po prostu. Bo to jest pewnie jakaś popisówka się okazuje. No w każdym razie my mamy często przeboje z bieganiem i jest to mój konik, hobby, rozmawianie o tym, dlaczego nie wolno biegać na przerwach, podczas przerw. Ale nie będziemy do tego skręcać. Powiedz mi w takim wypadku, jak to wygląda z tym diagnozowaniem ADHD w Polsce? No ja miałam tyle farta, że faktycznie moja terapeutka, która sama miała ADHD, zwróciła jakby, ale już naprawdę po dłuższym czasie, zwróciła na to uwagę i ona mi zrobiła w toku terapii wszystkie możliwe testy, a potem ja poszłam na spotkanie z psychiatrą, który prosto z nią współpracował. No i wtedy faktycznie już potwierdził i zaproponował leczenie, które odnosi skutki. A tam to farmakologiczne, to prawda, ale to nie jest tak, że to rozwiązuje wszystkie kwestie, bo faktycznie jest też kwestia wspierania tego różnymi behawioralnymi rzeczami. Ale to tak naprawdę jest bardzo trudne w Polsce, bo po pierwsze trzeba prywatnie tak najczęściej, bo żeby dostać się publicznie do psychologa, a potem do psychiatry, to wiemy, ile to trzeba czekać. Ale to się zaczyna od lekarza, który będzie cię na tyle długo obserwował, że będzie mógł powiedzieć, czy są wskazania, żeby zrobić sobie te testy. Te testy na diagnozę też są, z tego co wiem, drogie i a nie zawsze konkluzywne, więc to są schody, nie? Żeby dostać diagnozę jest niełatwo, a potem, jak się okazuje, leków też za bardzo nie ma. Ja dopiero niedawno dowiedziałam się od kolegi, który też został zdiagnozowany w wieku bardzo dorosłym, że jest coś takiego jak psychoedukacja z ADHD. Mnie nikt nie robił. No cóż, jeszcze A tu pewnie jest trzeba bardzo poczekać. dużo rzeczy, których trzeba się nauczyć. Na szczęście jest internet, są grupy na Facebooku, na którym wszyscy umieszczają pomocne linki, lektury, samouczki i w ogóle świadomość tego, że dużo osób ma ADHD i dzielą się tym, że mają takie trudności, jest super, nie? W sensie ja jeszcze chciałam powiedzieć, że diagnoza to nie jest coś, co pacjenci z ADHD wykorzystują, żeby tłumaczyć sobie wszystkie swoje życiowe niepowodzenia, tylko to jest coś, co realnie pomaga im zrozumieć, że nie są, nie wiem, uwaga, to jest moje ulubione hasło, zepsuci, tylko że po prostu mają inne ozwojowanie. Nie? To takie słynne porównanie, że to jest jak komputer na Windowsie i komputer na macOSie. Masz podłączone inaczej kabelki. Ja mogę tak długo, więc mnie pilnuj. Nie, ja czekam, czekam, bo teraz wiesz, no, muszę jakąś kontrę wyprowadzić i powiedzieć, że ja rozumiem tego autora tej książki, który twierdził, że ADHD nie istnieje, ponieważ on odnosił się głównie do tego, iż jest zbyt wiele takich diagnoz. A wiesz, diagnozy często biorą się z tego, że ktoś właśnie jest dużo grup w internecie, sobie wyczytają. No, żeby nie być gołosłownym, to akurat nie chcę nikogo atakować, ale
Mnie ostatnio ktoś też zdiagnozował, mimo że nie było mnie w ogóle w tamtym miejscu. Więc wiesz, i to była osoba będąca specjalistką, diagnozująca pszczelarz. O. Czy to trzeba odróżnić diagnozę od przypuszczenia, że ktoś coś ma, nie? W sensie No więc diagnoza samo, to jest ale widzisz, właśnie. wieloetapowy proces, w którym masz testy. W ogóle zmieniły się też ostatnio kryteria diagnozy. Zostały troszkę poszerzone, bo jakby otwarte, jak już mówiłam, cały czas się uczymy o ludzkim mózgu. Tak, ale sama spotykasz się często z określeniem, że no tutaj tyle osób jest niezdiagnozowanymi ADHD-owcami. Wiemy, że mamy ADHD. Wiesz o co chodzi, że ja rozumiem, skąd bierze się ta taka, no, atakowanie tej liczby osób. O. Wszyscy, ta liczba osób jest duża i ona jest teraz duża i wzrasta dlatego, że wcześniej było niedodiagnozowanie. Bo to, że czegoś nie nazywamy, nie znaczy, że nie istnieje, prawda? Czy ktoś widział kiedyś Oczywiście. atom gołym okiem? Skąd masz pewność, że atomy istnieją? No, wiem, że to dosyć daleko No, ale idąca i nawet metafora, da ale... się wybronić łatwiej niż, wiesz, niż Tak, inne tak. rzeczy. Czy tak czy siak życzyłabym każdemu, kto mówi takie rzeczy, żeby spędził, mierząc się z tego typu wyzwaniami codzienności, co osoby, które ADHD mają, strasznie męczące. Ja bym naprawdę bardzo chciała nie mieć tego Ale ADHD, bo Justyna, ja wiem. wiem o tym, że wiesz, tak jak ty masz ADHD, są osoby, które mają. Chodzi mi o to, że są osoby, które twierdzą, że jest moda, ponieważ tak jak była taka moda na to, że dzieci muszą przejść integrację sensoryczną. Wiesz, o to chodzi, że rodzice często koniecznie chcą udowodnić, że ich dziecko ma ADHD. Po prostu. I z tym niestety spotykam się bardzo często i jest to, no, dość niepokojące, o tak delikatnie rzecz ujmując. No jest niepokojące, jakby, ja oczywiście mogę teraz powiedzieć, że każda skrajność jest niezdrowa i równie niebezpieczni. Są oczywiście rodzice, którzy wciskają diagnozy na siłę, ale to cały czas jest kwestia odpowiedniej rozmowy, edukacji na ten temat i jakby jakiegoś temperowania ludzi. No, jakby, powiedz mi, ilu masz znajomych, którzy sami z siebie nie mają takiego hobby, że mówią o tym, że a, ten to pewnie ADHD ma, albo to jest DDA. Jakby ludzie Nie naczytają się chcesz takich poznać rzeczy i odpowiedzi. oczywiście zawsze, zawsze, wszędzie i cały czas, ale to nie znaczy, że nie mamy diagnozować. To, że ktoś robi Ale to na nie, to wyrost, tego nie nie. znaczy, że Oczywiście, trzeba przestać. oczywiście, oczywiście. Tylko chodzi mi o, wiesz, o to stwierdzenie, że niektórzy mówią, że no teraz tylu jest tak niezdiagnozowanych i nagle właśnie ten przerost, wiesz, na siłę Jest udowadnianie taki o tym. stary żart, że nie ma zdrowych ludzi, są tylko Są, niezdiagnozowani. tak. Oczywiście, ale tak jak powiedziałaś, jest to żart, więc zakończmy ten trudny temat. Przejdźmy do następnego. Zresztą też trudnego, który sama zaczęłaś, mówiąc o ewentualnym potomstwie. No, autyzm, ADHD, no ogólnie szeroko rozumiana neurotypowość. No, wszystko to ma pewne podłoże genetyczne. Powiedz mi, bo no, ty sama powiedziałaś, że musiałabyś się zastanowić, ale myślisz, że ma takie coś wpływ na decyzję o posiadaniu potomstwa? O, oczywiście, że tak. Ja bym na przykład bardzo poważnie się zastanowiła nad tym, czy chcę skazać jakąś osobę, którą będę kochać, na tego typu męczarnie, na tego typu trudności i przejścia, z którymi ja się w jakimś stopniu mierzyłam. Już pomijając fakt, że ten świat jest szalony, czeka nas katastrofa klimatyczna, wszyscy zginiemy, i zasadniczo no, to jest strasznie samolubne. Świadomie kogoś skazywać na życie w świecie, które się do tego życia nie nadaje. Czy to jest jakaś skrajność? Z drugiej strony, ja bardzo lubię, jak jest duża rodzina i lubię, jak jest duże grono osób, z którymi można miło i fajnie spędzać czas. Tylko myślę, że jesteśmy na takim etapie, że trzeba się nauczyć definiować rodzinę nie jako grupę osób o tych samych więzach krwi, tylko bardziej, nie wiem, może trzeba przystawić się na rodzinę z wyboru. Czy to potencjalne ryzyko tego, że moje dziecko będzie miało albo autyzm, albo ADHD, jest duże. I ja zupełnie szczerze jestem już teraz wykończona prowadzeniem takiej osoby, która no ma trudniej w życiu niż wszyscy inni. Jestem jedną z nielicznych osób na tej przemiłej planecie, która jest w stanie się z nim zrozumieć, poświęcić mu czas i tak dalej.
I to się też odbywa jakimś kosztem jego, powiedzmy, normalnego życia, bo ja spędzam dużo czasu z bratem, zamiast, nie wiem, właśnie, dzieci rodzić, kwiatki sadzić we własnym mieszkaniu i tak dalej. Dobrze, myślałem, że coś rozwinąć, nie chciałem ci przeszkadzać, bo wiesz, no, po raz kolejny i w tej rozmowie, i we wcześniejszych, które czytałem, przygotowując się do naszego spotkania, przebija przez ciebie bardzo dużo miłości, bo no, tak jak kiedyś powiedziałaś, nie wyobrażasz sobie pozostawienia Janka Sagmego sobie, że chciałabyś właśnie stworzyć mu grono osób, które będą się nim opiekowały, tak mówiłaś. Tak patrzę teraz, czy chcesz zaprzeczyć, czy nie, bo nie wiem, bo Nie, tak. potwierdzam. No, oczywiście, że tak. No, jakby nie mam wpływu na różne rzeczy, ale to nie znaczy, że jakby będę się odcinać od dzieciaka, który ma trudniej. No, im bardziej ma trudniej, tym bardziej trzeba się nim zajmować. Jezu. No, to nie jest żaden szczególny heroizm albo stawianie się w pozycji ofiary. No, to jest taki naturalny odruch, który niekoniecznie wszyscy mają i też nie wiem, co mam ci powiedzieć. No, tak, ja mam taki tryb, ponieważ jako dziecko bardzo czułam się przez to, że rodzice nigdy razem do końca nie byli. Ja byłam podrzucana to babci, to dziadkowi, to ciotce, tu komuś. Taką silną potrzebę, żeby się opiekować, że ja nie chcę, żeby ktoś się czuł samotny, żeby właśnie czuł się porzucony, niechciany. I to ma konsekwencje, to jest obciążające, bo jak się próbujesz zajmować wszystkimi naokoło, to też nie do końca potrafisz się zająć sobą, a to jest strasznie, strasznie ważne, tego wcześniej nie powiedziałam, rozmawiając, opowiadając o opiece nad dzieciakami z ADHD, że jeżeli ty nie jesteś w dobrej kondycji, jeżeli ty nie jesteś zaopiekowany, nie jesteś w stanie pomagać innym. Nie można się zajechać i zaorać, bo wtedy nikt na tym nie zyskuje. Tylko gdzie jest ta granica samoopieki, a nie wiem, właśnie egoizmu, czy lenistwa, czy po prostu, nie wiem, odcinania się od czegoś, co jest trudne i niewygodne, nie? No, można to przełożyć tak, jak jest w podstawie pierwszej pomocy. Pierwsza rzecz, zadbaj o swoje bezpieczeństwo, bo nikomu nie pomożesz, no. Dobrze, to teraz na sekundę coś luźniejszego. Wiem, że obiad zaczynasz od deseru, karierę w mediach zaczynałaś od humorystycznych form. Czy na co dzień jesteś równie pogodnym śmieszkiem? Na pewno mam strasznie czarne poczucie humoru, ale tak, co do zasady staram się. Terapeutka nawet na mnie krzyczała, bo tryb śmieszkowania został w trakcie leczenia nazwany Stefanem, więc terapeutka kazała mi włączyć tryb Stefana, ponieważ ludzie bardzo często, kiedy jest, to jest ten rodzaj reakcji obronnej, kiedy jest ci z czymś nieswojo, żartuję na ten temat. Ludzie myśleli, że jestem niepoważna, bo ze wszystkiego żartuję. Żartuję ze wszystkiego, dlatego że się tak tym przejmuję i próbuję to w jakiś sposób oswoić. No więc, kiedy robię się poważna i zła, robi się groźnie. Dobrze. Na początku pytałaś mnie, czy będę ci zadawał pytania, czy też możesz właśnie płynąć. No taki jest urok zdalnych rozmów, że zazwyczaj pozwalam więcej płynąć rozmówcom, co przeszkadza mi w rzucaniu tak wybornych sucharów, jak powiedziałaś o tych czarnym humorze, chciałem rzucić jak twoje jedynki. Wiesz, o co ci chciałem, takim super No, ładne, sucharem i ładne. kurczę, nie? No niestety to jest minus Zooma, że za każdym razem tracę okazję do tych wspaniałych, wybornych sucharów, ale skoro było już tak, to były już żarciki, wróćmy do poważnych tematów. Jesteś takim śmieszkiem, to jak reagujesz na przeciwności losu? I no wiesz, że nie mówię tu teraz o opiece nad rodzeństwem, a o pożarze domu, który też cię dotknął. No, jak reaguję na przeciwność losu, a czy zupełnie szczerze, mnie trochę mrozi. Ja nie jestem pewna, czy po tych 3 latach, od kiedy ten dom się spalił, czy ja dalej nie jestem w tak zwanym trybie przetrwania, bo no mnie wtedy, jak patrzyłam, jak ten dom płonie, autentycznie coś wyciszyło, zastopowało. W sensie ja nie panikowałam, ja tylko z takim fatalizmem miałam poczucie, że okej, pali się. I co dalej, nie wiem, nie? W sensie trochę przestajesz myśleć, zawieszasz się. I mamy super szczęście, bo nikt tak naprawdę nie zginął, zwierzaki się uratowały. Pamiętam, że jak patrzyłam się na płonący dom, miałam takie, o mój Boże, pies tam został.
nie pozbieram się potem z tego, teraz nie mam siły nad tym płakać. Po czym się okazało, że wszystkie psy wybiegły z domu i się schowały w ogródku sąsiadki. Niesamowita ulga. To naprawdę był taki moment, że miałam chwilę wytchnienia. A potem, no to jest dokładnie, trochę zakładasz taki kokon, nie wiem, hełm na ten tryb emocji, bo jest taki etap, kiedy już wszystko, co się da, dzieje się, jest źle, to ty w pewnym momencie przestajesz jakby tak bardzo na to reagować. To jest takie otępienie, tak bym to powiedziała. Ale też ten pożar pokazał mi, że mam wokół siebie bardzo, bardzo dużo życzliwych ludzi. Naprawdę wspaniałych, to jak znajomi, też przyjaciele z pracy się mną zaopiekowali. Czułam, że mam właśnie gigantyczną rodzinę. Chyba nigdy w życiu się nie poczułam tak zaopiekowana jak wtedy, chociaż to nie było jakoś daleko idące ingerencje w codzienne życie, nie? W tym nieszczęściu mieliśmy sporo szczęścia, chociaż dalej nie mamy gdzie formalnie mieszkać i trzeba coś tam odbudować, a te ceny teraz są tak szalone, że no można oszaleć, więc no fajnie by było, żeby właśnie mieć jakieś spokojne miejsce i tak dalej. No niemniej, dom to ludzie, nie miejsce. Tak mówisz o tych emocjach i przypomniało mi się, bo tak kiedyś było, że opiekunowie osób z autyzmem muszą im tłumaczyć uczucia, jak to działa. Tak, dobrze się, tak jest, bo jak kiwasz głową, to nikt nie słyszy, to tak zdradzę ci ten Tak. sekret. To jest, wiem, możesz tego nie wiedzieć, Tak, nie? tak. Nie, po prostu patrzymy na siebie, to może zdradzę tę tajemnicę. Nie mów nikomu. Jestem przyzwyczajona do działania w trybie wideo, a nie samej fonii, więc przepraszam za to niedopatrzenie. Czy trzeba tłumaczyć emocje? No Janek nie mówi, więc ja nie wiem, czy ja mu muszę tłumaczyć emocje. Ja widzę, że on bardzo dużo czuje, on jest bardzo empatyczny. To jest coś niesamowite. Mówi się, że dzieci tak jak drukarki wyczuwają strach. Jan, mam wrażenie, no tak, zawsze jak się spieszysz, drukarka się psuje, nie? Jan jest na przykład niezwykle wyczulony na to, w jakich nastrojach jesteśmy my tu w domu. Jeżeli mamy dobry humor, on ma jeszcze lepszy. Jeżeli ty się źle czujesz, no to on to tylko amplifikuje, nie? W sensie jest jak taki głośnik i jakby tam dziuga, gdzie boli, bo jest. Coś czuję, że coś się dzieje, nie? Trzeba pamiętać, że osoby na spektrum są bardzo różne. Każdy przypadek jest inny, tak samo jak nie ma dwóch takich samych osób, nie? Urodzonych tego samego dnia, nie masz takich samych osobowości. Czy nie powiedziałabym, że osoby z autyzmem nie rozumieją emocji. Raczej nie rozumieją tego, jak odbierają je inni. One je na pewno mają, tylko jakby społeczne odczuwanie jest u nich, to działa inaczej, nie? No tak, ale jest ten utarty schemat, że trzeba im tłumaczyć, wiesz, ja mówię o tym utartym schemacie, więc na Tak, tej no zasadzie. to jest dużo stereotypów, no. To wiesz, tak samo jak o tym, że kobiety są emocjonalne, a mężczyźni tacy silni opanowani, nie? Dziś nie rozmawiamy o stereotypach, bo nie mamy aż tyle czasu, ale po twoim wybornym dowcipie o drukarce, który rozumie na upadki, zrewanżyć się innym, skoro ty musiałaś tłumaczyć uczucia Janowi, to podobno tobie partner tłumaczy książki. Nie, nigdy mi nie tłumaczył książek. Mój partner przez 15 lat w istocie tłumaczył zresztą do katowickiego wydawnictwa książki na tematy najróżniejsze, ale jakby szczególnie intratną półką był Minecraft i wszystkie takie dziwne webdeveloperskie rzeczy. No on z radością jakby porzucił to zajęcie, bo to była praca na śmieciówkach i to było wykańczające. No i teraz jest szczęśliwy jako technical writer w takiej amerykańskiej firmie, rozkwita mi tam chłopak, rozkwita. Ale faktycznie mieliśmy taką rozmowę o tym, że nie będzie mi tłumaczył rzeczy, kiedy pracuje, no bo to jest dla niego męczące i to nie jest tak, że można wykorzystywać kogoś znajomego, kto się czymś zajmuje ku własnym korzyściom, bo to faktycznie jest praca, jest obciążająca. Jeżeli ktoś coś robi za pieniądze, nie powinien tego robić za darmo, nawet dla najbliższych, no chyba, że w drodze wielkiego wyjątku. Wspaniałe. To powiedz mi, może za darmo mi powiesz, jak wyglądają treningi robienia szpagatu?
A, to są długotrwałe lekcje rozciągania, naciągania. Mnie uczyła bardzo miła pani Alinka, która, no cóż, to było studio, w którym też był pole dance, wykorzystywała te takie rury, na których dziewczyny ćwiczyły do tego, żeby wyciągać nogi w tę i we w tę. No to jest, słuchajcie, ból pot, ale nie łzy w moim przypadku. Ale to tak zajęło dobre 3 tygodnie, zanim ten szpagat zrobiłam, ale nie powinnam się chwalić, bo innym to zajmuje dłużej. To trochę jak joga z akrobatyką, nie? Dobrze, nie chwal się. Ostatnie pytanko oderwane od rzeczywistości. Skąd słabość do Rammsteina? To dobrze powiem, bo wokalista miał piękne niebieskie oczy i był taki straszny, jak go zobaczyłam. W sensie to jakby jest trudne do wykształcenia. To jest fascynująca mieszanka. Ten zespół naprawdę tłumaczy sens istnienia języka niemieckiego w warstwie muzyczno-brzmieniowej. W sensie ta muzyka z tymi efektami pirotechnicznymi, no to jest takie spełnienie tego wyobrażenia o strasznych Niemcach, którzy plują ogniem. A przy okazji są bardzo sympatyczni. Dlatego na początku, jak tak mówisz o tym wyobrażeniu, to Dieter Tenhausen nie było zbyt pozytywnie nastawione do chłopaków z Rammsteina, ale... Jezus Maria, Die Toten Hosen to jest zespół, który dał światu tyle potencjalnych, co najmniej dwa covery piosenek, które potem w Polsce hasały mocniej niż w Niemczech. Teraz A wszystko to, bo Dawid, ciebie kocham, nie? kocham, tak, Tak. jeszcze jakaś druga była piosenka. To Big Six chyba z kolei śpiewa. Ja jestem pod wrażeniem, ile Toten Hosen zrobiło dla polskiego popu. Ile zrobili dla świata, wiesz, to już w ogóle. Ten kleine Jägermeister to jest w ogóle, szach. Szkoda gadać. No ja się śmieję, bo ja akurat miałem kiedyś germanistkę, która jak był największy boom na Rammsteina, to tłumaczyła nam różnicę między właśnie Haben i wymówieniem, jak to jest Hase i dlaczego Totterscheide to nie do końca jest jakimś delikatnym zwrotem, więc tak, pamiętam. To była kobieta, która też słuchała Tic Tac To, co było w ogóle już nietypowe, ale chciała nas nauczyć niemieckiego, wiesz, więc. Więc cóż, dobrze, kończąc z nie. Faktycznie, Tak? Nie, bo kończąc, chciałam powiedz. powiedzieć, że nigdy w życiu nie byłam tak blisko faktycznej, formalnej nauki niemieckiego, jak kiedy zaczynałam przygodę z tym zespołem, ale skończyło się tylko na jednym poziomie, na Duolingo. Cóż, zawsze to dobrze. Powiem tak. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Cieszę się, że rozmawiamy w okrągłą rocznicę, gdyż dziś obwieściłeś światu, że pracujesz w Gazeta.pl 9 lat i 20 dni. Cieszę się, że akurat w tak wyjątkowym dniu udało nam się spotkać. No cóż, życzę Ci w takim wypadku, by Twe lokum szybko powstało na nowo. No i Jankowi powodzenia. To się przyda. Nie dziękuję. To do następnej razy.